Trzymaj się blisko. Co się stało? Kolejna z debilnych pułapek Billa. Tam! Lodówka! To przeciwwaga! Okej. Przetnij linę! To zjadę na dół! Robi się! Moment. O, kurwa! Wszystko gra? Tak! Dalej, dasz radę. Okej. Hej, łap!
Dzięki. Cholera. O, dalej! A, nie chcę przeciąć! Szybko, szybko! Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle... Eli. Ej, co jest? Joel, co ty prawiasz? Rokuj mnie! Powróć jej na kolana. Uspokój się, stary. Ty już rokuj na kolana! Nie prowokuj mnie. Tylko spokojnie. Dałeś się ugryźć? Nie. Wyrastać coś? Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby zatrzymanie. Wystarczy! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę.
I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na początek zdejmij mi kajdanki. Wiszę Joelowi przysługę. To ma być jakiś żart? Dosyć tych pierdół. Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie, wyszłoby ci na zdrowie akurat. Posłuchaj mnie, mała gówniara. Nie, pieprz się! Przykułeś mnie do... A teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklecić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. Idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Ta, chciałbyś. Możesz przestać. Dobra. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się, może znajdziesz coś przydatnego. No, spoko. Znaleźliście, co trzeba? W drogę. Dobra, idziemy, Eli. Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko! Najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś, Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Miałeś co do niego rację. Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego. Śmiało, bierzcie co chcecie. Dzięki. W coś ty się wplątał tym razem. No i gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Ta szczeniara? Spierdalaj.
Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka. A raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się... Bill, proszę... Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta. Niestety roi się tam od zarażonych. Dlatego potrzebujemy więcej. Jeden jest w środku. O, właśnie miałem się tym zająć. Spokojnie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Myślałem, że tworzycie nierozłączny duet. Jest zajęta. Tak, jasne. Zajęta. Coś mi się widzi... Że się powstykaliście. Tak, coś w tym stylu. Okej. Idziemy. A może... Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie. Ty jesteś geniuszem. Przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Daj coś siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowy akumulator. Cholera jasna. Szrak! Mamy towarzystwo! Dobra. Trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Takie proste przeoczenia potrafią się zemścić. Wiesz, co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy z magazynu i taszczyć je do wschodniego ogrodzenia. Drugi raz. Bill? Joel? Tędy. Idziemy. Żeś sobie metę wybrał się. Mutanty przynajmniej są przewidywalne. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? Nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem ją, oni nie mają klucza. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. Thank you.
Dobra, tędy. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi. Bierzmy graty. A. Co? Też co broń? Nie ma mowy. Joel, ja potrafię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak Tess zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra, jak myślałem. Przyjdź to. Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie, Bill, stary. Odpuść. Czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. Co? Oto gwoździobomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przegapiają. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest i ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to, Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoją. To się nawet może udać. Okej, co my tu mamy?
będzie mi służyć. Sięgam, jeśli zabrałaś coś mojego. Wiesz, nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Joel, pilnujesz jej, tak? Będę jej bronił jak lew. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. To nie jest konfesjonał, to mój pokój. Dobra, niczego nie dotykam, tylko... Dobra, zbierajcie się. Eli, chodź. Patrzcie, jest szkoła. Okej. Gotowi? Przekonamy się.